Następna stacja. Przypominamy o obowiązku posiadania ważnego biletu na przejazd. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa podczas podróży pociągiem. Zakrywać osłoniętym twarzy, grozi mandat karny. Prosimy o zwrócenie uwagi, czy w pociągu nie pozostał pana ślub rzeczy osobiste. Dziękujemy za wspólnie stadzoną podróż i zapraszamy do korzystania z usług ludzkiej kolei aglomeracyjnej. Wracamy na 10 na giełdę. Thank you.
Dobra. No to dojechaliśmy. W ponad 20 latach można wysiąść na stacji Warszawa Główna. Choć nie na tych historycznych peronach zajmowanych przez stację Muzeum. Ale jednak jest efekt. Do tej pory jeździć średnicą, jak ta SKM-ka nie jest jeden do Otwocka. Czy druga SKM-ka, tym razem linii jest dwa. A być na stacji Muzeum i tylko oglądać zabytki, zwłaszcza wieczorową porą, pamiętam takie miłe chwile. A wyśmiać sobie i praktycznie na wysokości przystanku Warszawa Ochota na linii średnicowej podmiejskiej. I na przykład do tramwaju numer 1 się przesiąść. Mamy 14 marca 2021 roku. Stacja Warszawa Główna oficjalnie reaktywowana. Są media, są drony i jest pociąg ŁKA, którym przyjechałem ze Skierniewic. I od dzisiaj pociągi ŁKA, również koleje mazowieckich, od jutra pociągi Interregio spółki Polregio będą dojeżdżały tutaj. Wybrane oczywiście. Naprawdę to idę jak po czymś świeżym, bo te perony, peron pierwszy, peron drugi, łącznie cztery krawędzie, zostały na jako nowe wybudowane. Tutaj widziałem je jako plac budowy. Nigdy tutaj się nie miałem okazji chodzić, więc pociąg oczywiście już ustawiony jako pociąg do łodzi fabrycznej. Za chwilę sobie odjedzie. Niektórzy mają różną spekulację, się śmieją, ale ci co nie znają Warszawy, podpowiem, że czy to w tej chwili... O, teraz to będzie pociąg ES19101 Syrena do łodzi fabrycznej. Ci co nie znają Warszawy, nie wiedzą, ale Warszawa Główna reaktywowana właśnie dzisiaj, czy też Warszawa Gdańska, która dzisiaj przejmie sporą część ruchu akurat dalekobieżnego, no może jeszcze nie taką sporą, ale jakąś tam. Są to dworce dość dobrze skomunikowane. Tak jak teraz wychodzimy. To tutaj zaraz pod spodem na prawo mamy przystanek Warszawa Ochota, średnicy podmiejskiej oraz Warszawa Ochota WKD, linii WKD. Oczywiście gdybyśmy poszli do Warszawy Centralnej, to to jest tak naprawdę kilka minut, nie no, moim samym tempem chyba z 10 minut spacerkiem. Zresztą centrum LIM tutaj już widać w kadrze. Natomiast tutaj mamy plac Zawiszy i zespół przystanków tramwajowych, też autobusy się zatrzymują. A na lewo od tego ujęcia tak naprawdę mamy za chwilę rondo Daszyńskiego i drugą linię metra. I oczywiście też jeżdżące tam tramwaje. No, nawet co ma Główna wspólnego z Gdańską, wsiadamy sobie tutaj do tramwaju numer 1 i za chwilę będziemy na Gdańskiej. Wsiadamy do dowolnego tramwaju czy pociągu podmiejskiego, będziemy w centrum na Warszawie Centralnej czy Warszawie Śródmieście. Także to miejsce jest naprawdę dobrze skomunikowane. Już nie mówiąc o tym, że tak naprawdę jesteśmy w nowo budowanym centrum biurowym Warszawy i blisko też osiedla 19. dzielnica.